Oczami wyobraźni już teraz widzę, jak się ta raja tych wszystkich chętnych pań do tańca z Krzysiem Pietrkiem ustawia. Krzysiu, tydzień temu w tym studiu podczas wywiadu wyjawił i podsumował, jako jest jego drugo solowo płyta. Wygrany los. Posłuchajcie fragment tego wywiadu. No i w twoich rękach, Krzysiu, to ten bardzo ważny powód, tu możemy pokazać, o proszę bardzo, tu pokażmy, tu za chwilę se to przebijemy, żeby wszystko było jasne. Tak, się prezentuje Krzysiu i się prezentuje jego drugosolowa płyta. To jest Wygrany los. Wygrany los. No tak, tytuł taki dwuznaczny, bo utwór mówi o wygranym losie, o miłości. Wiesz, masz ta druga osoba, ta druga połówka, a dla mnie to też jest, wiesz, i druga osoba, druga połówka, a także wygrany los muzyczny. Bo to jest drugie rozdanie. Drugie rozdanie. Jako ta płyta jest, jakie na niej są utwory, czemu właśnie takie, skąd te treści, żebyśmy nieco więcej dowiedzieli się o tej płycie. Wiesz co, staram się, żeby ta płyta zawsze była i szlagierowa, i dance'owa, a przede wszystkim melodyjna i łatwa, żeby wpadała łatwo właśnie w ucho, żeby nie była trudna, bo właśnie łatwa, przyjemna muzyka jest najfajniejsza, bo człowiek posłucha, wpada to w ucho i wtedy już sobie nucisz. Krzysiu Godorze, płyta jest szlagierowo i taneczną, a na tej płycie 16 utworów. Płyta nosi tytuł właśnie Wygrany los. Szlagierowy gość już za chwilę w tym studiu. A teraz trochę muzyki. Czasem myślisz, że nic nie zmieni się, zawsze będzie już padał deszcz. Wokół tyle bzdur, niebo pełne chmur i już nie wiesz sam, czego chcesz. Ale przecież ciemne chmury dawno już rozwiał wiatr. Nagle zniknął gdzieś ponury świat, wokół nas słońca blask. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, skradnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Niech porwie nas letni czas. Niech porwie nas letni czas. Czasem bywa, że nic nie cieszy cię, przeciw tobie jest cały świat. W głowie myśli złe ciągle dręczą cię i tak bardzo czegoś ci brak. Ale dzisiaj wszystkie troski mogą odejść już w cień. Przecież teraz jest radości czas, ciepły znów staje cień. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, skradnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. A w naszym szlagierowym studiu czas i pora przywitać naszego szlagierowego gościa, Mirosław Szołtysek, razem z nami. Dzień dobry. Witam cię, witam państwa serdecznie. Chcemy troszkę powspominać historię tego programu, bo to 15-lecie, już jest 800 wydanie, coraz to bliżej. Pamiętasz, ile razy w szlagierowym studiu listy, żeś podawał rękę i go do dzień dobry, udzielał wywiadu, ile lat to trwało? Powiem tak, kiedy żech wejrzał na PESEL, to żech się wystraszył. I wydaje mi się, że te notowania listy... Też był taki PESEL. Też jest taki PESEL. Tego było bardzo dużo, więc to trudno mi to wszystko ogarnąć. A jakbyśmy się mieli wrócić tą historią do tego pierwszego momentu, czy pamiętasz pierwszy numer, który pojawił się na przykład w propozycjach, a potem w notowaniu? To znaczy się, no, odbiegając lata, to tych utworów było non-stop. Pamiętam Romantyczna noc, pamiętam Daj się pocałować, pamiętam Wspomnienie o Józku. Tego było naprawdę dużo w moim parku.
No, wyszczególniłem tutaj wybiórczo pewne rzeczy, ale tego było bardzo dużo i było fajnie i dali się to ciągnie i to jest najistotniejsze. I co numer, to zaskoczenie, bo hit. To znaczy się, ja się o to nie prosił. Publiczność wybrała. No powiem tak, już za niedługo publiczność powróci również do, że tak powiem, do tamtych czasów, do tamtych lat. I powspominamy razem na tym wielkim koncercie. To zapowiedź tego, co się będzie działo już niedługo w Siemianowicach, a i o tym dzisiaj klachać będziemy, więc zostańcie z nami. Każdy chce spróbować, każdy chce skosztować, tak to czasem w życiu jest. Troszkę my już, bo wspominali, nie jest to łatwy kawałek chleba być artystą, a szczególnie u nas na szlagierowym śląskim rynku. Moment, kiedy wy zaczynaliście, mam na myśli... Duo Trapery. Na przykład Duo Trapery, potem już Wesołe Trio, potem temat taki, jak się Mirek Jędrowski pojawił, bo to są takie nazwiska, które powiedzmy tworzyły ten nurt się tutaj u nas. To jeszcze było, powiedzmy, kolorowo, bo nie było tych artystów aż nadto. Ale z biegiem lat tych artystów jest coraz to więcej. Był taki moment w twojej działalności, twórczości, żeś powiedział: srom już na to wszystko, Gołębie, Łogródek, dziękuję, Mirek Szotysek się naśpiewał. Gdybyś miał na to wszystko wywalony, że tak powiem, to nie stałbyś dzisiaj tutaj. Inspiracją moją największą jest to jeden wyraz, śląskie. I to pozostało, jest wierny temu do dnia dzisiejszego, a to, coś powiedział, że powstało tyle artystów i do dziś powstaje tylu artystów, no sorry, ale ja był w tamtych czasach, żeby kogoś nazwać artystą, musiał po prostu pokazać to coś, że on rzeczywiście nim jest. Ja nie dam się innego słowa powiedzieć, bo nim jestem. Kiedy dano rozgłośnię radiową czy telewizyjną, dzwoni do mnie, zapraszając mnie do programu, na przykład w środę, w tygodniu, to ja im nie godzę, wiecie co, nie wiem, czy dostanę urlopu, tylko godzę jestem, bo to jest moja praca. I to jest to piękno, które tworzę do dnia dzisiejszego, które daje mi żyć, ale jednak mam coś też w głowie, żeby tym żyć. Żeby z czegoś żyć, trzeba pokazać, że się tym żyje. A jeśli się pokaże pierw to, że się tym żyje, zarażę się tym publiczność. Ta publiczność na twoich koncertach była od samego początku chyba zarażona, bo ja jak tam sięgnę pamięcią do zatku, to są tłumy. I te tłumy znają te słowa i śpiewają te słowa. Do dziś tak jest. Do dziś tak jest, ale co się zmieniło? Na przykład na moich koncertach, no, bo to zawsze było tak, 50 plus, 60 ja. Plus, nie? I to do dzisiaj tak jest, ale dzisiaj przed sceną widza 20 plus, 25 plus, z dzieciątkami małymi... 800 plus. 800 plus, albo... Jeszcze 500, wiem, na razie. No dobra. I się bawią i śpiewają te utwory. Nie wszystkie. Ale śpiewają. Ale śpiewają. I to jest chyba fajne. W dalszej części będę chciał właśnie ten temat kontynuować. Co z tą naszą śląską muzyką i w którą stronę to wszystko idzie? Mirek, Szołtysek razem ze mną, wy zostańcie też razem z nami. Szukasz mądre słowa, nie chcesz nic żałować, nie oszukasz losu mnie. Padło hasło śląskie, szlagiery, śląskie. I godomy troszkę o tym, że kręcimy się tutaj, na Śląsku. Ale... Lista śląskich szlagierów spowodowała to, że te szlagiery wyszły w Polskę. Jak ci się wydaje, co takiego było w tym programie, że ta rzesza fanów w tej Polsce się otworzyła na te szlagiery? No właśnie, ta prostota w piosenkach, w tekstach piosenek. Ja dzisiaj rozgraniczę szlagiery od śląskich szlagierów. Szlagiery, każdy może być szlagierowcem, każdy może to robić. Z różnego rodzaju muzyką mieszać, kombinować. Każdy ma do tego prawo. Ale ja, kochani, pozostaję wierny śląskim szlagierom. I obojętnie, czy jesteś dzisiaj na Śląsku, a jest ich bardzo mało, czy poza regionem, czyli w Polsce, czy za granicami, zawsze godzę tak teraz z tobą. Może to jest te czary mary, może to jest to, co w tamtych czasach ludzie tak bardzo pokochali. Powiem inaczej. Pokochali na Śląsku, to jest okej, bo to jest Śląsk.
ale pokochali ją w Polsce, poza regionem. I to jest piękne. Ja zawsze go do jedno. Ale że się też tego nauczył, patrząc na publiczność. Jeżeli jo cały czas tytułuje się Śląskie, to w tym momencie staje się być odpowiedzialny za mój cały program, żeby z godnością ten Śląsk reprezentować. I to mi pozostało do dziś i się nie zmieni. Tych koncertów jest bardzo dużo. Rzeszy publiczności naprawdę. Różny wiek. Itd., itp. Natomiast ich interesuje ta gotka. I po koncertach oni przychodzą i gadają: a gadaj pan jeszcze, a gadaj pan jeszcze. Okej? Okay? Pogodą pożegną się i jada. I tak zyskuje chyba ludzi. Powiedz mi, Mirek, bo grać do swoich, czyli tu, to zawsze jest troszkę łatwiej, nie? To tak jak we futbolu, nie? Na swoim stadionie gra się lepiej, ale jak wyjeżdżasz w Polskę, nie miał się takiej większej trymy przed tymi pierwszymi koncertami w Polsce? Ja powiem tak, ja jestem sobą, ja cały czas jestem samym człowiekiem, więc ja się tu nie zmienię, czy ja grom umie, czy ja grom kaindzi. Wszędzie otaczają mnie ludzie. Najważniejszy w życiu jest człowiek, więc szacunek ze sceny do tego człowieka i momentalnie go dostaję z powrotem. I tworzy się piękno. Dwie strony. Tak się tworzy piękno. Trzeba po prostu być sobą. Z Mirkiem klachomy dalej już za chwilę. Nie zaśpiewasz refrenty. Mirek, wiadomo o tej takiej ekspansji, o tym wyjeździe śląskiej muzyki poza granicę Śląska. Jademy w Polskę, jademy w kraj, mamy tam rzesza fanów, ale jednak ta śląska muzyka nie rozwinęła się i nie przeżyło takiego renesansu, jak disco polo, które przeżyło odrodzenie po muzyce chodnikowej, bo to początki wtedy disco polo, lata 90. Tak samo jak i startowały śląskie szlagiery w 90. latach. Widzisz w czymś wina, w kimś wina, że to stanęło w miejscu i... Ja powiem tak. Jest jakoś zapora? Ja powiem tak. Śląsk zawsze był uważany jako druga kategoria. Do roboty i nic więcej. Do roboty i nic więcej. Gdyby nie pewna stacja telewizyjna, to wydaje mi się, że tak by my w Polskę nie wyjechali. Tak sobie. Jak dzisiaj to. Jeśli chodzi o disco polo, pewien nurt muzyczny, pewien rodzaj muzyki, ma swoja publiczność, ale co ma najwięcej? No przede wszystkim media. I ten słuchacz, czy on to chce słuchać, czy on tego nie słucha, jak on to załączył, tak by się słuchał. My tego nie mamy. Ale ja uważam jedno. Według swojego doświadczenia. Tworzymy małe rzeczy, zaś za chwilę mało rzecz i powstaje coś wielkiego. Czyli my dajemy sobie radę. A co się dziś dzieje? A dziś dzieje się to, że media ogólnopolskie, nie będę tu wymieniał, bo to nie chodzi o to, ale ogólnopolskie, dziś dzwonią na przykład do mnie, zapraszając mnie do programu, inaczej powiem, przyjeżdżając do mnie i kręcą ze mną program, bo czegoś mają dosyć. Czegoś jest za dużo, czegoś jest za dużo. Czyli Kaś, widzisz tam te światełko w tunelu, że jest szansa, żebyśmy się jeszcze szerzej w tej Polsce pokazali? Wydaje mi się, że ja. To jest tak jak z koncertami. Ja kiedyś pamiętam, miałem czas, kiedy ja grał po 100-110 koncertów sezonowo. Sezon, kochani, to jest maj, wrzesień. Bo tak się to zaczynało i tak się to kończyło. I ci ludzie czuli ta muzyka. Ci organizatorzy. Ale minęli lata. Jednych już między nami nie ma, drudzy już nie piastują różnych tam stanowisk. Są młodzi, a młodzi tego nie czują, więc zapraszają to, co czują, nie patrząc na to, co odczuwa ten, który stoi pod sceną. Bo dla każdego coś miłego, jak najbardziej. Natomiast jak dla każdego, to i... Dlatego, dla młodego, dla starszego, dla 50+, dla koneserów jakichś tam kwartetów smyczkowych, każdy ma swoje miejsce, ale nie można o nikim zapomnieć. Niech to będzie płyta, bo to fajna płyta jest, że dla każdego coś miłego. To jeszcze nie ostatnie pytanie, jeszcze z Mirkiem się nie żegnamy. Za chwilę o 800 finale troszkę poklachamy. Daj się pocałować, proszę, choć jeden raz.
Irek, o tej Polsce i o szlagierach cały czas też klachomy. Za chwilę już mamy 800. finał listy. Ty jeden z czołowych artystów, śląskich artystów na tym rynku, obserwujesz to wszystko przez wszystkie też te lata trwania naszego programu i produkcji tego. Powiedz mi, czy jesteś w stanie przewidzieć, czy zastanawiasz się w ogóle nad tym, w jakim kierunku teraz pójdzie ta śląska muzyka, zarówno w twoim wykonaniu, jak i w wykonaniu innych? Czy ona się będzie zmieniać, czy to jednak będzie Mirek Szołtysek, to zawsze będzie Mirek Szołtysek? Jeżeli będą artyści, tak z prawdziwego zdarzenia, nie dopuszczą do tego. Ale jeden artysta z zachodnich Niemiec, pora dobrych lot, powiedział mi coś takiego. Wiesz co, u nas, te nasze hajmaty, no to przecież no my sami oglądali to, kasety kupowali, żeby ino zobaczyć, jak się tam bawią, jak to i tak dalej. I co się stało? I on mi to godł. Nagle powstało tyle zespołów, że szlak trafił wszystko. Zostało tylko paru. No ale... Tych największych. Tych największych, ale jakbyś ich rozproszył po kraju, to oni znikną. Dlatego ciężko robota i nie wstydzić się tego, kim się jest i skąd się jest. Dlatego ja by w moim przypadku nie chciał tytułować szlagierów, ale śląskie szlagiery. Wtedy każdy wie, że to jest Szołtysek. Śląski szlagier to Mirek Szołtysek. To puenta, a już za chwilę właśnie o tym naszym spotkaniu 15 sierpnia. Bo to są mądre słowa, właśnie mi o to szło. Takie clue tego naszego spotkania, czyli 800. jubileuszowy odcinek i wielki koncert w Siemianowicach Śląskich. Na co dzień też spotykasz się z wieloma artystami śląskiej sceny. Będziesz miał też okazję spotkać się z nimi podczas tego koncertu, ale będzie też okazja, żeby spotkać się z legendami, można powiedzieć, tego programu, bo będzie Darek Niebudek, czyli człowiek, który pierwszy powiedział dzień dobry w tym programie, będzie Grzesiu Stasiak. No i chciałbym, żebyś troszkę powspominął, jak się z nimi pracowało. No na pewno będę wspominał w tej chwili tylko i wyłącznie Darka Niebudka, aktora, Ślązoka, który nie jest Ślązokiem, a właściwie można mu dzisiaj pomnik postawić, dlatego że tak pokochał ta ziemia, to co nas otacza tutaj na Śląsku, że niejednego Ślązoka złomąłby w godce. Ciekawy człowiek z Kieleckiego, niesamowity aktor, te 5 minut jego teraz przez parę lat dopiero się tak bardzo mocno uwidoczniło, ale ma szacunek do tej ziemi. Skoro mam szacunek do tej ziemi, do ich wartości, ja do niego jak najbardziej. I pamiętam jeden program, który Darek prowadził bardzo mądrze jego wypowiedzi. Ja się czasami tak obawiał, że nie zajarza całą do mnie godo, ale zawsze jakoś to fajnie popłynęło. No są ludzie, których pamiętam i są ludzie, których nie mogę zapomnieć. Dobrze, słuchaj, to co? My widzimy się 15 w takim razie. Wyda się, co teraz żegnął. Widzimy się. Jo, przyjada skądś tam. Przyjada do Siemianowic. I mogę Państwu obiecać, że jak ino wyleza z auta, to już mu da kibuł. A wy wiecie po prostu... A wy wiecie, co macie robić dalej. Mirek Szołtysek moim i waszym gościem był, a mam nadzieję, że wszyscy widzimy się w Siemianowicach Śląskich. Się pocałować, proszę, choć jeden raz. Dej mi dojść do słowa, a powiesz, to jest to. Dej się pocałować, proszę, choć jeden raz. Bo to są mądre słowa, właśnie mi o to szło. Dej się pocałować, proszę, choć jeden raz. Dej mi dojść do słowa, a powiesz, to jest to. Dej się pocałować, proszę, choć jeden raz. Bo to są mądre słowa, właśnie mi o to szło.
naszym szlagierowym studiu już teraz czas i pora przywitać kolejnego z gości. Panie, panowie, to Hopkery jako pierwszy powiedział w liście śląskich szlagierów dobry wieczór Polsko. To dobry wieczór Dariuszu. Dobry wieczór Państwu. Dariusz Dybudek. Fajnie. Seba taki, żeś był mały chłopcy. Wtedy, wiesz, no to... taki pachu, a teraz taki, że jest poważny mężczyzna i masz broda już ten. No już mi urosła przez te wszystkie lata. Darek, pamiętasz, który to był rok? To 2008 i to był kwiecień, wiesz? Kurde, jak ten czas leci. Jak ten czas leci, jak się to wspomina, znaczy we mnie te wspomnienia są żywe. Mhm. I o to fest pamiętam, bo do mnie to była przygoda życia. Ja to zawsze godzę, że to była przygoda życia. No właśnie, przygoda... Ale patrz, ale minęło tyle lat, nie? Minęło tyle lat, przygoda życia, ale powiedz mi, co zaważyło na tym, że Darek Niebudek podjął decyzję, dobra, idę w to? Wtedy, że jak jeszcze był młody trochę, wiesz, a poza tym ciekawość, ciekawość. A po trzecie jeszcze to, że jo richtig blank gorol, z kiedy się urodził w Kielcach, mieszkał w Sosnowcu, dostał jak propozycję, można powiedzieć, że wygrał casting na prowadzenie programu po śląsku. To jest tak? Aby Polak pojechał do Anglii i w Londynie wygrał casting do prowadzenia, na prowadzenie programów w angielskiej telewizji po angielsku. Rozumiesz to? To jest do mnie taki... wiesz, no... Aż się to zacząć. Nie, w Zocy Monto Fest i fest się ciesza i tak, no, asza się tym, nie? Asi, cię będziemy dalej. Darek Niebudek razem z nami. Wy zostańcie też. Nikaj się, nie ruszajcie. Do ciebie droga usłaną z gwiazd. Amor na niebie nom zaczął grać. W 2008 roku wsiadasz do tego szlagierowego pociągu, on ruszał i on, trzeba powiedzieć, że nie jak ta maszyna utuwima ociężale, powoli, no on naprawdę ruszał jak pendolino i to nie w Polsce, bo u nas są różne ograniczenia, nie? Ale... Powiedz mi, kiedy w tym szlagierowym pociągu, kiedy to wszystko zaczęło trwać, był taki moment, że Darek Niebudek stał się rozpoznawalny na ulicach? I go dali, dobry panie Darku, Jeruna. I no i o autograf, co pytam? A załatwi pan płyta i tak dalej. Wiesz, sej, to było, no, bez gipko, wiesz, bo, no, drapko się to, no, do mnie to był szok, sej. Ja w teatrze występował już 20 pora lot i oraz taki, wiesz, że zagrał pora tysięcy spektakli, to widziało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Siła telewizji jest niesamowita. Wchodzisz w program i w jednym momencie na ciebie patrzy tam, nie wiem, kilkaset tysięcy ludzi, albo i pół miliona, nie? To był szok do mnie, po prostu, wiesz, że ja wychodzę i z dnia na dzień przestałem być anonimowy, wiesz, ludzie mnie zaczepiali, to w sklepie, tam na ulicy, to no, kurde, to było niesamowite. Taki, no, taki moment fajny, wiesz, bo takiej rozpoznawalności. Do tej pory to jeszcze zresztą trwa, nie? A powiedz mi, o co najczęściej prosili, na przykład, jak już się tak spotkali się? To, że selfie, że autograf, nie, to, ale prosili o bilety na koncerty i prosili o płyty, nie? To było fajne, jak to, ale ja tam nie śmiał, ale pan jest na zdjęciu, panie Darku. No, ale nie, ale to... Dobrze. Fajne czasy, powiem ci, fajne czasy, bo to takie, to jest strasznie takie romantyczna historia, wiesz, taki romantyczny czas... Takiej wspólnej miłości, twojej do szlagierów i szlagierów do ciebie. Ale też, wiesz, ekipa, która tam robiła, no po prostu wszyscy byli, no to jest, no palec Boży, wiesz, że to się zdarzyło, wiesz. O tym Bożym palcu i o tej miłości. Klachome cały czas, wy zostawicie razem z nami. Ciernic to róża, symbol miłości, niesie wspomnienia naszej młodości. Darek, to teraz 2008 start, a koniec, pamiętasz? Wiesz co, to też mnie zaskakuje, jak to pomyśla, wiesz? Wiesz, to trwało tam dwa lata. Tam było około setki tych listy, ale to na dwa lata, wiesz, i to mnie tak, dzisiaj mnie to zastanowię, bo wiesz, ludzie mnie dość zaczepiają, bo to jeszcze, wiesz, puszczane było powtórki, oni cały czas czasami do mnie gadają, a jeszcze pan tam robi, no to jeszcze na innych tam, a co tam u was, nie? Ja tam, to już tyle lat minęło, jak tam nie robię, nie? Jak nie? Przyjął pana widział. To. No ja, ale to powtórki są. I ten koniec nastąpił tak definitywny 2010 chyba, jak tyle już pamiętam. Z rakiem. My to był maj albo czerwiec, także... Przygoda się skończyła. Albo lipiec. Ale powiedz mi, bo to jest dosyć ciekawe, bo... Jest telewizja, wchodzicie z programem, program się zaczyna i teraz nie jest to już muzyka regionalna, zamknięto ino tutaj w naszym regionie, jakaś tam powiedzmy troszkę w prawo, troszkę w lewo. I no idzie na świat. Na świat, na Polska.
Co takiego jest w szlagierach, że Polska pokochała też te szlagiery? To jest muzyka starej Europy. To jest richtig muzyka starej Europy. Obejrz to sobie od Portugalii przez Hiszpania, wszyscy liczą na raz, jest albo na dwa, albo na cztery, wiesz, albo na walczyk. I tak jest i w Hiszpanii, w Anglii, w Niemcach, w Austrii, w Italii. Wszyscy mają te swoje piękne melodie z prostym liczeniem na raz, na dwa, na, wiesz, no to jest po prostu niesamowite, wiesz. No to jest po prostu tradycyjna muzyka europejska, która jest bliska. Dzisiaj posłuchasz muzyki w Chorwacji, jest podobna. Jak w Czechach, podobnie. Słuchaj, to samo jest w całej Europie. Dopiero potem jazz, właściwie to blues już najpierw, wiesz, no, pewne zdobycze, pewne rozwiązania są już jakby przyjmowane do muzyki rozrywkowej. Ale wtedy jeszcze był taki moment, to jest w latach 60., kiedy był największy rozkwit tego, przy mediach tamtych światowych, że to była muzyka tradycyjnej Europy, która przetrwała. I to samo ze szlagerami. Ze szlagier, zresztą przed wojną się używało w Polsce słowa szlager, nie przebój. To słowo przebój dopiero powstał później, ale przed wojną się mówił szlager, czyli hit, czyli przebój. Przebój. Tych czyli przebojów, muzyka melodyjna. Tak, tych przebojów było na pewno dosyć sporo w trakcie tych dwóch lat, jak się je spędzili wspólnie, ale powiedz mi, bo bardziej mnie ciekawi to tak troszkę od kuchni, bo jest taka historia, że to tobie zawdzięczam słowo mobilnio. To jest bardzo ciekawa historia. To jest dowód na to, że ten język żyje. Że on jest cały czas żyje, że się rozwija. No pojawiły się, słuchaj, to, no tak jak ci Sinozuki, co pojechali do Ameryki. Jak obejrzeli te fligry, to u nas język techniczny przyszedł ze Niemiec. To się udało fliger na Śląsku, nie? A tam nie. Oni pojechali 150 lat temu, obejrzeli, że coś tam furgo potem, to byłem furgacz nazwali, nie? Furgacz. No bo to furgo. No. Dalej, jak grzechotnika obejrzeli pierwszy raz w życiu, a co grzechotnik co robi? No, szczyrko. No, szczyrko i szczyrkacz go nazwali. Tak samo u nas się pojawił telefon komórkowy. W polskim języku dziwnym trafem to jest telefon komórkowy. Strasznie pierzyńsko, długo nazwa. A po angielsku, tak międzynarodowo, to jest mobile phone. No to my wymyślili, nawet nie wiem, kto to tak richtig wymyślił, bo ja to chyba nie wymyślał, no to spopularyzował, mi się fest podobało, że to jest mobile phone, czyli po śląsku, czyli mobilniok. I wszyscy wiedzieli, bier mobilniok i pisz SMS, albo bier mobilniok i dzwoń. No i to słowo zostało razem z nami, czyli tak jak Godosz, śląsko-gwara, czy język, tu też wyszło dyskutować, ale jest żywy. Żywy. Ja i no się fez nerwuje, wiesz, że to jeszcze jedno pokolenie i żaden nie będzie godał. Ja przyjechał 38 lat temu na Śląsk, uczyłem się tygodki. To jest jedyny język obcy, którego się nauczył tak fest. Porządnie mogę doktorat pisać, ale dzisiaj nie idzie z nikim pogadać się. Mało. Nie ma z kim pogadać, bo ludzie Ślązaki nie chcą gadać. A jeszcze te Austryki, co się uczył, to oni w ogóle oni nie znają. Ja, bo jakby tak richtig głęboko wejrzeć w to, tak jak go dali nasze umy czy upy, to młodzież mogłaby mieć dzisiaj trochę z tym problemu. Darek, to skoro trochę o programie od kuchni, pamiętasz jakąś zabawną sytuację? Tam drugi był zabawny sytuacja, tam co program, nie szło pamiętać wszystkiego, to dwa lata, wiesz, były 100 odcinków. Ale był też taki program, że gość wyszedł w trakcie nagrania, nie? To ja myślisz, musisz mi przypomnieć. Poważnie? No, była to kobieta. I co, obraziła się? Ponoć. A, to fajnie. Nie wiem, czemu się obraziła, bo ja tam żadnego nie chciał ani szterować, ani, wiesz, ani stresować. Ja był bardzo naturalny, to też było fajne, wiesz, jakby fajne, że... Ta naturalność ci ludzie kupili. To, jaki im jest Darek Niebudek i Darek Niebudek taki jest na co dzień. Spontanicznie, taki był w programie. Ale o co to poszło, nie wiesz? Trochę, żeś znaczy się zapytał, żeś o prawda i... Aha, i ona się obraziła. No wiesz, że no kiedyś ten Mirek Jędrowski, którego widział, spytał się Ofyn, ty prawda, że się przekludził ze Chorzowa do Zagłębia? To go tak... Nie chciał o tym gadać, ale by go sprzedali. No to honorowym obywatelem Będzina, wiesz. No ale takie sytuacje się zdarzały. Tego nie pamiętam, chyba to Wyparzek, wiesz? Wyparzek, ale jest jedno pewne, że żadnego nie chciał obrazić ani zrobić przykrości, nie. No po prostu, wiesz, no... To nie Darek Niebudek, to na pewno, moi drodzy państwo. Za chwilę o 15 sierpnia, bo wtedy spotykać się będziemy na 800. finale i koncercie jubileuszowym. Wy też zostajecie, bo warto. Nie do zapomnieć, że czegoś tam gdzieś. Nie do zapomnieć, że czegoś tam gdzieś.